Marcele, zatrzymajcie się na chwilę. Zatrzymajcie się na chwilę, bo tylko ta chwila ma znaczenie tak naprawdę. Tylko teraz ma znaczenie. Tylko ten moment ma znaczenie. Wszystko, co było, nie ma znaczenia. Wszystko, co będzie się działo, też nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie tylko ten moment teraz. Stoję przed wami jako zupełnie wolny człowiek, wypełniony miłością i pokojem w swoim wnętrzu. Nazywam się Przemysław Więzik i kilkanaście lat temu osobiście spotkałem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Byłem człowiekiem, który chodził w maskach. Wiecie, na imprezach byłem mistrzem świata karmienia odrzucenia. Udawałem twardziela, zabawnego gościa. Potrafiłem bardzo ładnie mówić po polsku. Przyjaźniłem się z lektorem, jeszcze podsycałem tę umiejętność. Impostowałem bardzo ładnie. A w środku byłem poranionym człowiekiem. Bardzo odrzuconym. Byłem nerwusem. Potrafiłem jechać samochodem, zatrzymać na światłach pojazd, otworzyć komuś drzwi i przylać mu w mordę. Byłem taki zdenerwowany. Byłem przepełniony zazdrością. Byłem tak zazdrosny, w tak chory sposób o swoją dziewczynę, że chciałem połamać człowiekowi ręce tylko przez to, że z nią gadał. Nie byłem w stanie nad tym zapanować. Nienawidziłem tego, ale tak miałem. Tak miałem. Ale kiedy spotkałem Jezusa, kiedy złamałem swój egocentryzm, upadłem na kolana i uwierzyłem. Uwierzyłem, że On za mnie umarł. Uwierzyłem, że On oddał za mnie swoje życie. Po prostu uwierzyłem w to. Zapomniałem o całej religii. Zapomniałem o wszystkich latach chodzenia do kościoła. Wszystkich latach okłamywania samego siebie. Po prostu, w prosty sposób. Upadłem na kolana i powiedziałem: Panie, ja Ciebie nie znam, ale ja oddaję Ci swoje życie, bo ja uwierzyłem wtedy, że umarł za mnie. I to, co 2000 lat temu wykonało się na krzyżu, a to jest bardzo duża rzecz. To jest ogromna rzecz. Ludzie, czy wy sobie zdajecie sprawę, że idziecie do piekła? Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę? Tam kilkaset metrów stąd jest marsz żywych trupów. Boga w ogóle nie interesuje, co żadna aborcja. W ogóle go to nie interesuje. Ostatnia rzecz, która go zainteresowała, związana i była związana z tą ziemią, to Jego własny Syn Jezus Chrystus. To jest ostatnie słowo żywego Boga do ziemi, do ludzkości. To, co 2000 lat temu wykonało się na krzyżu Golgoty. To, co zrobił Jezus Chrystus, wielki bohater. To jest ostatnie słowo Boga do tej ziemi, do ludzkości, do tego świata. Ja teraz mówię w imieniu Boga żywego. Musisz narodzić się na nowo, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego. A Królestwo Niebieskie jest realne. Jest realne. Stoi przed Tobą żywy tego dowód. Ludzie, ja byłem takim nerwusem. Miałem depresję. Chciałem bić ludzi. Udawałem kogoś, kim nie jestem. Ja dzisiaj zaczynam w ogóle przyjmować to, kim ja jestem. Zaczynam rozumieć, kim ja naprawdę jestem. Każdego dnia poznaję prawdę na swój temat. Zdzieram maski. Bóg, mój kochany tatuś, objawia mi prawdę o mnie. Ja mam w dupie zakładanie masek, okłamywanie samego siebie. Ja tego nie muszę robić, bo jestem wolnym człowiekiem, a w moim sercu jest pokój. Nie jestem już nerwusem, który by lał ludzi. Nie idę przez ulicę napięty i nie uderzam ludzi barkiem, jak to zwykłem robić, bo ktoś się nie chciał usunąć. To było popieprzone w mojej głowie. To jest chore. Ja w ogóle, jak sobie teraz myślę o tym, to jest po prostu, to jest w ogóle, to jest coś... To jest jakaś... A ja wiem, że tak żyjecie. Ja wiem, że jesteście pospinani, zdenerwowani, odrzuceni. Wiesz, o czym mówię. Jesteś odrzucona, wiesz, o czym mówię. A ja jestem zaakceptowany. Ja jestem tak zaakceptowany, że ja mogę tutaj stać i prezentować Królestwo. Myślę jak Chrystus, mówię jak Chrystus, pachnę jak Chrystus. Jestem w Chrystusie, jestem ukryty w Chrystusie. Jestem ukryty. Diabeł jest realny. Diabeł jest realny. Ale teraz, dzisiaj,
Diabeł, ten zwykły szmaciarz, to nic. On ucieka przede mną, bo w moim duchu zamieszkał żywy Bóg z całym potencjałem nieba. Rozumiesz, człowieku? We mnie mieszka Bóg z całym potencjałem nieba. Ja nigdy nie umrę! Nigdy! Ja mam życie wieczne! Zasypiam spokojny, szczęśliwy, syty, kochany, zaakceptowany. A czy ty tak masz? Czy chodzisz do kościoła? Próbujesz przekonać tego Boga? Nie jesteś do końca pewien, czy istnieje, ale próbuję, no wyznam te same grzechy od 30 lat. Poczuję się lżejszy, potem znowu to samo zrobię. Ale byłem w kościele, coś tam zrobiłem. Ludzie, to nie tak. Tak się Boga nie spotyka. Mówię do ciebie, człowieku. Szukaj Boga całym swoim sercem. Zapragnij Go. A w twoje wnętrze wpłynie taki pokój. Taki pokój, że nie masz pojęcia. Nic na tym świecie tego ci nie da. Nic nie da ci tego, co da ci żywy Bóg. Jeżeli teraz mi uwierzysz, to pomódl się ze mną i powiedz: Boże, Boże, Ty, Jezusie z Nazaretu, a nie Jezusie z kabaretu, Jezusie z Nazaretu, do Ciebie mówię, Ty realny Jezusie z Nazaretu, który 2000 lat temu chodziłeś. Ja wierzę w Ciebie. Wierzę, że to, co zrobiłeś, zrobiłeś dla mnie. Mów tak do Niego. Zrobiłeś to dla mnie. Ja w Tobie wierzę. Po prostu ufam temu, co zrobiłeś. I oddaję Ci swoje życie. Zmień mnie. Ratuj mnie. Bo mam dość tego miejsca, w którym jestem. Powiedz to do Niego. A z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tak jak z mojego. Ja jestem źródłem wody żywej. Jestem źródłem. Kto z Was pragnie, niech przyjdzie i pije. Idę do nieba. Ja idę do nieba. Ja w ogóle jestem częścią nieba. Jestem częścią nieba. Chcesz oddać życie Jezusowi? Paruski, to tam masz. Rozmawiaj. Tam mamy paruski, panie Miecki. Proszę, tam. Nienawidziłem muzułmanów, ale uwierzyłem w to, że w moim duchu rozlana jest miłość i zacząłem uwalniać przez wiarę, zacząłem po prostu wierzyć w miłość we mnie i zacząłem chodzić do dzielnic muzułmańskich, jak mieszkałem w Danii przez 1,5 roku. Wiecie, za 4. razem, jak tam przyszedłem, pokochałem ludzi, powiedziałem komplement. Człowiek się popłakał. Powiedziałem komplement muzułmaninowi, on się popłakał. Ja mam, wiecie co? Nie ma wielu bogów. Nie ma wielu dróg do jednego Boga. Jedyna droga do Boga to Jezus Chrystus. Odbierz diabłu prawo do twojego życia. Odbierz mu prawo i oddaj siebie całkowicie, całym swoim sercem Jezusowi. Zrób to. A będziesz niewinny. Wiecie, dzisiaj spojrzałem na małe dziecko. Przez kilkanaście sekund patrzyłem na małe dziecko, na niemowlaka. I spojrzałem na niego i zrozumiałem jedną rzecz. Patrzę na to małe dziecko. Małe, niewinne, wydawać by się mogło. Słodkie, subtelne, małe niemowlę. I patrzę sobie i myślę, nie jest całkiem niewinne. Jest zrodzone w grzechu i musi narodzić się na nowo. Musi narodzić się na nowo. A ja jestem niewinny, ponieważ ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Powiedziałem, oddaję Ci siebie. Oddaję Ci siebie. I On przyszedł i mnie zabrał. I ja jestem niewinny. Jestem niewinny jak łza. Powiesz, jesteś pyszny jak śmiesz. Jestem niewinny. To Jezus jest winny. A? On jest winny. On wziął moją winę na siebie, a ja wziąłem Jego sprawiedliwość. Taka zamiana. I narodziłem się z Bożego Ducha. Bóg widzi tylko 2 rodzaje ludzi. Martwych i żywych
w duchu. Jedyna rzecz, podkreślam, jedyna rzecz, która oddziela cię od żywego Boga, to twój egocentryzm. Zmień Pana swojego życia. Zmień Pana. A będziesz żył na wieki. Będziesz wiedział, że pójdziesz do nieba. Będziesz dzisiaj wiedział, że jesteś obywatelem nieba. Tak jak ja. Nikt ani nic nie może zabrać mi tej pewności, ponieważ uwierzyłem mojemu Ojcu. Uwierzyłem mojemu Ojcu, że nic nie wyrwie mnie z Jego ręki. Nic nie wyrwie mnie z Jego ręki. Nawet ja sam. Nawet ja sam nie mogę się wyrwać. Ja się narodziłem z Bożego Ducha. Jestem synem, kropka. Jestem synem Boga żywego. Idę do nieba i trochę nie mogę się doczekać. Ale również atrakcyjne jest dla mnie to, żeby się dzielić z Wami. Z Wami tą dobrą, prostą nowiną, że jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje życie, za każdy Twój błąd, nigdy nie zginiesz, nigdy! Uwierz! 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 Uwierz Jezusowi Chrystusowi! Nie ma innych bogów! To jest wspaniały, wielki, potężny Bóg i kiedyś na to imię zegnie się każde kolano, a ja wpadnę w Jego ramiona, roześmiany i szczęśliwy, jak skończę życie na ziemi. Uwierz Jezusa, a nie umrzesz, będziesz żył na wieki. Amen!